Może nie każdy wiedział z młodych zawodników, stres i wola walki o dobry wynik zdominowały myśli, ale wsparcie duchowe było silne. Dopingowała wszystkim sama Lidia Chojecka, która zakończyła karierę sportową w 2013 roku. Jednak sport nadal w jej głowie. Moja kariera trwała bardzo długo, bo ponad 20 lat. W ciągu tych 20 lat zdobyłam 10 medali z Mistrzostw Świata i Europy. Były to dla mnie bardzo cenne medale, to największe moje sukcesy. Poza tym 5. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, 6. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, także bardzo, bardzo ciekawa i długa kariera. To impreza z tradycjami, są ku temu i warunki. Nie każde miasto może pochwalić się profesjonalną bieżnią. Działdowo kultywuje biegi, w końcu to samo zdrowie. Dziś 16. edycja biegów lekkoatletycznych, mitingu lekkoatletycznego z okazji Konstytucji 3 maja. No jestem zachwycony tą imprezą, bo wystartowało bardzo, bardzo dużo osób. Ponad 400 osobostartów. Szanowni Państwo, to były biegi w trzech kategoriach wiekowych. Kategoria Open, kategoria U16 i kategoria U14. Małoletni zawodnicy zaskakiwali sami siebie. Tak dobrze mało gdzie im się biega. Startowałam na 600 i na setkę. Kozyszek, dobre miasto. Olszewska, Dywidy. Pobiłam nowe życiówki. Jestem z gminy Dywity. I zawody przebiegały bardzo ciekawie, jest bardzo cieplutko i same dobre wrażenia. I każdy będzie miał dużo dobrej energii, jeśli rozpocznie przygodę ze sportem. Nawet rekreacyjnie, a satysfakcja gwarantowana.